No, piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Halo, halo, witamy Państwa z gorącej Sewilli, a konkretnie ze stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś razem spotkanie fazy grupowej rozgrywek pucharowych. Sevilla zmierzy się z Liverpoolem. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Diego Carlos con el 19. Acuña. A jak dziś zagra Sevilla? Zobaczmy. Drużyna wychodzi w klasycznym ustawieniu 4-3-3 z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi, co należy rozpatrywać jako wybitnie ofensywne ustawienie. W takim systemie dwóch skrajnych obrońców w fazie ataków zamienia się w wahadłowych, tworząc pięcioosobową formację w pomocy, która ma dostarczać piłki aż trzem zawodnikom ofensywnym. Taka taktyka potrafi zamknąć rywala w jego polu karnym. Zobaczymy, czy są jakieś niespodzianki w składzie Liverpoolu. Wyjdą na boisko czwórką w obronie, trójką w pomocy i trójką w ataku z wycofanym środkowym napastnikiem. Czyli 4-3-3 z fałszywą dziewiątką, która absorbuje uwagę środkowych obrońców, co prowadzi do uwolnienia przestrzeni na przedpolu. To można wykorzystać do przeprowadzenia szybkiej akcji dwójkowej z wykorzystaniem wbiegających w pole karne bocznych napastników. Stadion Ramon Sanchez Pizjuan położony jest w malowniczej i ruchliwej dzielnicy Nervión, pełnej turystycznych atrakcji, sklepów, restauracji i barów z tapas. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sevilla potrafi być wymagającym gospodarzem, który łatwo nie rozdaje punktów, ale kibice gości zawsze mogą tu miło spędzić czas, nawet jeśli jest to pocieszenie i otarcie łez po przegranym. Suso. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. I przy piłce Milner. Ważna interwencja. Gdyby tego nie przeciął, byłoby bardzo groźnie. Chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, co pokaże dzisiaj Mohamed Salah. Ma już 11 trafień na koncie i prowadzi w klasyfikacji strzelców w całej lidze. Ach, nie tym razem. Było blisko. Prawda, ładnie uderzył głową. Trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki. Ale i tak należą się pochwały za decyzję. Liverpool przejmuje piłkę. Ładnie teraz górą. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Suso. Rakitic ma piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Akcja Liverpoolu wciąż rozwojowa. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Roberto Firmino. Wijnaldum. Od pierwszych minut widzimy, że goście przyjechali tutaj walczyć o zwycięstwo. Wysoki pressing, bez zbędnego respektu dla rywala, narzucają ostre tempo. Tym ścisłym kryciem chcą wymusić na gospodarzach jakiś błąd. Nawet najlepsi się mylą, jeśli non-stop znajdują się pod presją, a wystarczy jedno kiepskie podanie czy zbyt niechlujne przyjęcie na swojej połowie, żeby stracić bramkę. Bardzo dobra piłka górą nad obroną, celnie, no i może być niebezpiecznie. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? No nie wierzę, nie ma bramki. Ależ teraz musi być zły na siebie, zmarnować sytuację sam na sam z bramkarzem. Zabrakło niewiele, ale powinien to zmieścić. Ocampos. Długa seria podań piłkarzy Sewilli. Szanują piłkę. Fernando. Youssef N'Gueye. Taka okazja, czy się uda? Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli.
Popatrzmy na to z bliska. No, skoro zawodnik znalazł się w takim miejscu i w takiej chwili, to bramkarz niewiele mógł uczynić. Strzelec musiałby się bardzo postarać, żeby minąć się z celem. Realizator pokazuje nam teraz reakcję trenera. Mecz zaczyna się układać po jego myśli. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Fernando. Ivan Rakitic. Prostopadłe podanie Ivana Rakitica. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Piłka już w rękach bramkarza. Z łatwością to łapie. A jeszcze chwilę wcześniej było naprawdę niebezpiecznie. Thiago. Wybiega na pozycję. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Piłka trafia do przeciwników. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Liverpool wyrównuje i wcale nie ma zamiaru na tym poprzestać. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jurgen Klopp ma powody do radości. Udało się wyrównać, a zespół poczuł się znacznie pewniej. Teraz to oni są dominującą stroną. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Roberto Firmino. Thiago teraz przy piłce. Strata piłki przez Liverpool. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Będziemy mieli rzut wolny dla Sewilli. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Rakitic. Czy będzie prowadzenie? Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. Roberto Firmino. Piłka u Roberto Firmino. Terec z długą wymianą podań pod szesnastką rywala. Chcą uśpić jego czujność. Ivan Rakitic, Youssef En-Nesyri. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Tak, proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Liverpool musi się teraz otrząsnąć, grać swoje i szukać wyrównania.
Henderson. Zagrywa piłkę na skrzydło. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Fernando. Rakitic. Rakitic ma piłkę. Jest 2-1 po pierwszym. Zaczynamy drugą połowę meczu. Po pierwszej Liverpool przegrywa i musi teraz odrabiać straty. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Dobrze, przebił się. No groźnie, pachnie bramką. Alisson to obronił. Wspaniały refleks brazylijskiego bramkarza. Tym razem piłka pewnie łatwo wychwycona, ale poprzednia interwencja to był pokaz najwyższych umiejętności bramkarskich. Bardzo trudny do obrony strzał, ale instynktowna reakcja naprawdę mogła się podobać. Schodzi ze skrzydła do środka. Strzał został zablokowany. Ma sporo możliwości. Wrzuca na środek. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Mogą ich teraz skontrować. No przejął, ale nie opanował piłki. Thiago dobrze przejmuje piłkę. I teraz strata. Liverpool przystępuje do natarcia. Czy to jest strzał na remis? Bramka dla Liverpoolu, która wyrównuje nam stan tego spotkania. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trener wykorzystuje rezerwowego. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Za szybko go odpuścił. Spójrzmy, atak Sevilla. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ależ spudłował. Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Alexander Arnold. Roberto Firmino przy piłce. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Roberto Firmino. Okazja do dośrodkowania. Bardzo dobry odbiór. Mane. No i gracze Sevilla teraz przy piłce. Słaba obrońca atakujący minął go bez... Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Ten mecz zdecydowanie może się podobać, Darku. Drużyny ostrzeliwują się bez pardonu i obecny wynik remisowy raczej nie przetrwa następnych minut. No, jak na razie niepowstrzymany. Czy będzie prowadzenie? Wybronił, ale piłka dalej w grze. Naprawdę, taka sytuacja na objęcie prowadzenia w tym meczu, po prostu trzeba takie wykorzystywać. Jones. Sadio Mané rusza do piłki zagranej górą. Roberto Firmino. Ależ przeczytał to jak profesor. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska.
Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Spójrzmy, świetnie teraz gracze Liverpoolu przejęli piłkę. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu, grę zaraz wznowi bramkarz. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. John Jordan. Piłkę dalej ma Rakitic. Będzie okazja do kontry. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Ach, prawie groźny kontratak. Ależ błyskawicznie wyszli z tą kontrą. Parę sekund i już byli pod bramką. John Jordan. Dobre podanie, minęło linię obrony. Jest okazja. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Wijnaldum. Strata piłki przez Liverpool. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo! Liverpool musi grać ostrożnie. Wciąż utrzymujący się remis nie daje im komfortu. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Ofiarny blok. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Czasu niewiele, ale wystarczy tylko jedna dobra akcja. To może być ten moment. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Oliver Torres. Dobre, ofensywne wyjście. Teraz. Jest piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce w zwolnionym tempie. Jak on to wszystko zrobił z pozorną nonszalancją, ale tylko pozorną, bo on od początku do końca był skoncentrowany. Mamy powtórkę, więc popatrzmy. Gol strzelony Raboną i to nie w gierce treningowej, a już podczas meczu. To rzadkość, nawet w czasach tak niezmiernie utalentowanych piłkarzy jak teraz. Widać, że długo to ćwiczył. Jurgen Klopp mocno zdenerwowany po tej straconej bramce. Zupełnie trzeba zmienić taktykę, dopasować ją do nowej sytuacji, w której przegrywają. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie, co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Okazja teraz przed nim. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Munir. Ach, teraz znakomity przechwyt. Ładnie przechwycił piłkę. No, może coś z tego będzie. Jest obrońca i znakomicie zablokował. John Jordan. Słusznie sędzia odgwizdał spalonego. No i strata piłki. Zwycięstwo piłkarzy Sewilli stało się faktem. Sędzia właśnie odgwizdał koniec dzisiejszego meczu. Dobrze pracowali przez pełne 90 minut i wykorzystywali chwilę dekoncentracji rywali. Przyjemnie się ogląda, jak drużyna potrafi łączyć umiejętności z dobrym przygotowaniem kondycyjnym i taktycznym. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Fernando. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Fernando. Youssef En-Nesyri. Taka okazja, czy się uda?
Gol! Mamy pierwszą bramkę! Piłka trafia do przeciwników. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Ivan Rakitic. Youssef En-Nesyri. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Dobrze, przebił się. No groźnie, pachnie bramką. Liverpool przystępuje do natarcia. Czy to jest strzał na remis? Bramka dla Liverpoolu. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ale... Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Dobre, ofensywne wyjście. Teraz, teraz. Jest! Piłka w siatce!